Moi drodzy, dzisiaj szybki odcinek. Odcinek o świetle przy fotografii portretowej. Fotografii, ale nie tylko, bo tymi samymi zasadami rządzi się film. Zatem nie przedłużamy wstępu i wjeżdżamy w temat jak dzik w trufle. Pierwsze ustawienie to ustawienie frontalne. Niemalże frontalne, no bo na wprost mnie stoi kamera, więc nie udało mi się postawić światła idealnie na wprost, więc widać, że to światło jest odrobinę z boku, widać to tutaj po moim cieniu. Nie będę opowiadał, które jest najlepsze, bo każdy powinien wypracować swój własny styl. Dlatego ja wam pokażę, które ustawienie daje jaki efekt, a wy już ocenicie, co wam najbardziej pasuje. Zatem światło frontalne. W ogóle to zapomniałem o jednej zajebiście ważnej rzeczy, czyli nakryciu głowy. Wybaczcie, nie będę już nagrywał początku. Będę tam łysy. Teraz zakładam moją wspaniałą czapkę Merino, która jest brandowana nazwą mojej działalności, czyli Klimaszpol. Klimaszpol, tak, tak. Teraz jestem już sobą, a jeżeli chcecie jakieś fajne, wełniane rzeczy, to wbijajcie na Instagram ochknit. Link gdzieś tu. A my lecimy dalej. Otóż światło takie troszkę boczne. Światło świeci z tej strony i rysuje, jak widzicie, już więcej cienia po tej stronie twarzy. Takie już troszkę wydobywające troszkę głębi, troszkę nadające plastyki mojej twarzy. Więc lecimy dalej. Światło stanęło tu. Wcześniej było tam, teraz jest tu, ale jeszcze nie jest zupełnie z boku pod kątem prostym. Ale widzicie, tutaj zaczyna się rysować taka plamka światła, tutaj już jest troszkę bardziej w cieniu. Jest to tak zwany trójkąt hollywoodzki. Bardzo klasyczne ustawienie światła portretowego, gdzie światło nie jest zupełnie z boku, jest tak troszkę krok przede mną, skierowane jeszcze troszkę tutaj tak... Nie znam się na kątach, nie powiem wam, jaki to jest kąt. Nie jest bokiem, jest takie, no kurczę, takie troszkę boczne. Troszkę frontalno-boczne, o tak je nazwijmy. I rysuję właśnie już głębsze cienie, ale jeszcze to nie jest tak, że tylko połowa twarzy jest w świetle, a druga w cieniu. Tak będzie za chwilę. Zaczyna się robić dramatycznie. Dramatycznie na mojej twarzy, co wynika z oświetlenia. Lampa stoi już zupełnie z boku, oświetla tylko część twarzy od lampy. Druga strona twarzy jest w głębokiej czerni, ponieważ nic już jej nie oświetla. Oczywiście można wstawiać zestawki białe, ciemne, żeby podbić czernie albo jednak wypełnić cienie, ale o tym może zrobię kolejny odcinek. Teraz skupiamy się na świetle. Światło boczne. Ruszę teraz jeszcze moją twarzą, żebyście zobaczyli, jak to się wszystko rysuje w zależności od tego, jak bohater będzie ustawiony do takiego światła. Lecimy dalej. No, teraz już jest bardzo tajemniczo i dramatycznie, a to dlatego, że lampa ustawiona jest w miejscu tylniobocznym, zwanym też kontrowym. Jest to światło kontrowe, ponieważ na mojej twarzy tego światła nie ma praktycznie w ogóle, a tutaj ramiona, głowa, to jest zarysowane. Dlatego takie ustawienie służy głównie do kontrowania, do odcinania bohatera od tła. Rzadko kiedy takie światło funkcjonuje jako samo główne światło, ale na przykład możemy sobie o coś tutaj taką blendą albo inną kawałkiem
folii białej kartki możemy tu troszkę postarać się odbić tego światła i wtedy coś już tutaj, jakiś blik się pojawia. Bo prawda jest taka, że to nie jest tak, że trzeba ustawiać tylko jedno światło, jedną lampę. Znaczy, oczywiście to zależy od tego, ile ma się źródeł światła i jaki efekt chce się osiągnąć. No ale te światła można ustawiać w zależności od potrzeb. Strasznie się chyba coś zapętliłem. Konkludując, nie trzeba się ograniczać do jednego światła. Oczywiście, jeżeli ma się jedno światło, to się świeci jednym światłem, ale jeżeli ma się więcej świateł, możliwości ustawienia większej ilości świateł, no to śmiało, tutaj możemy ustawić konterkę, tutaj sobie możemy ustawić światło boczno-przednie i w ten sposób można uzupełniać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Coś się wydarzyło i w części nagrań z ostatniego odcinka zabrakło dźwięku. Dlatego dogrywam. Nie wydarzyło się tam nic wielkiego. Otóż w take'u, w którym już zabrakło dźwięku, pokazuję wam światło zupełnie z tyłu. To światło nie nadaje się do eksponowania twarzy, ale fantastycznie odcina górną część naszego bohatera od ciemniejszego tła. Więc to jest takie światło kontrowe, rysujące, odcinające. W kolejnych nagraniach pokazywałem wam to samo, co było z tej strony, ale z rzetelności puściłem już z drugiej strony, żebyście zobaczyli, jak to wygląda prawie 360 stopni. To tytułem dogrania do tego odcinka. Oczywiście, jak zawsze, poproszę kciuk do góry, jeżeli wam się podobało. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to oczywiście proszę, żebyście to jak najszybciej nadrobili, żebyście byli na bieżąco z tym, co robię. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zawsze mam taką nadzieję. Jeżeli uważacie, że coś należałoby doprecyzować, to piszcie to tutaj pod odcinkiem. Będę odpowiadał od razu w komentarzach albo w kolejnych odcinkach. Jeżeli też chcielibyście mi podsunąć jakieś pomysły na odcinki, śmiało też w komentarzach. Do następnego.